Cześć, witajcie w nowym filmie. Firmy produkujące ulubioną żywność dokładają wszelkich starań, aby zmaksymalizować swoje zyski bez popadania w kłopoty. Dlatego też często dostosowują swoje produkty, receptury i ceny. Klienci mają szczęście, jeśli są świadomi tych zmian, ponieważ gdybyście cofnęli się o kilka dekad, prawdopodobnie nie rozpoznalibyście już swoich ulubionych przekąsek. Dziś pokażemy Wam 20 produktów spożywczych, które potajemnie przeszły zmiany. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Pringles wyróżniają się jako jedne z najdziwniejszych chipsów na rynku. Odbiegają od tradycyjnych paczek chipsów, ponieważ są dostępne w tubce. Chociaż często określa się je jako chipsy ziemniaczane, w rzeczywistości zawierają tylko 42% ziemniaków, co klasyfikuje je jako przekąskę na bazie ziemniaków. Jak sugeruje słynny slogan, jak już zaczniesz, to trudno przestać. Ale oto jest pytanie. Czy Pringles faktycznie stały się mniejsze na przestrzeni lat? Odpowiedź brzmi tak. Doświadczyły one zjawiska znanego jako shrinkflation. W 2016 po przeniesieniu procesu produkcji z USA do Malezji zarówno chipsy jak i puszki uległy zmniejszeniu. Zmiana ta może wyjaśniać, dlaczego jeśli mieszkasz w Australii i masz ochotę na Pringles, warto zaopatrzyć się w dwie tubki, zamiast zadowalać się tylko jedną. Numer 19. To nie tylko Twoja wyobraźnia. Wydaje się, że z ciasteczkami Oreo dzieje się coś dziwnego. Kilka osób zauważyło znaczącą zmianę w ilości kremowego nadzienia. Otwarcie Oreo nie ujawnia już obfitej warstwy kremu, którą miało kiedyś. W rzeczywistości użytkownik Reddita zauważył nawet, że Oreo nie tylko stały się cieńsze, ale także zmniejszyła się średnica kremu. Kwestia ta przyciągnęła uwagę i została nawet poruszona przez The Wall Street Journal, gdzie oddany fan odkrył, że w Oreo brakuje oczekiwanego dodatkowego nadzienia. Próbując rozwiązać tę zagadkę, Crystal Owens i jej zespół przeprowadzili w swoim laboratorium szeroko zakrojone testy na różnych rodzajach ciastek Oreo. Niestety ich wysiłki poszły na marne. Naukowcy odkryli, że krem Oreo jest bardziej lepki niż klej. Podczas próby idealnego rozkręcenia ciastek, zamiast rozdzielić się na środku, krem oddziela się od jednego z wafli, w wyniku czego jeden wafel jest bez kremu, a drugi z całym kremem. To odkrycie rzuca światło na to, dlaczego prawie niemożliwe jest osiągnięcie równomiernego rozprowadzenia kremu na obu waflach. Numer 18. Kiedy Big Mac został po raz pierwszy wprowadzony na rynek, składał się z dwóch kawałków mięsa, z których każdy ważył około 113 gramów. Jednak obecny Big Mac składa się z dwóch kawałków mięsa, z których każdy waży około 45 gramów przed smażeniem. Zmiana ta doprowadziła do znacznie mniejszego rozmiaru Big Maca. Dla osób rodzonych przed 1990 rokiem, smak frytek z Maca może przywoływać nostalgiczne wspomnienia. Co ciekawe, ta różnica w smaku nie jest wytworem wyobraźni. Nie tylko dają Ci teraz mniej frytek, zamykając opakowanie do połowy, aby wyglądało na to, że dostajesz więcej. Przepis też jest inny. W 1990 McDonald's zmienił recepturę swoich frytek w celu stworzenia zdrowszej wersji ukochanej przystawki. Siłą napędową tej zmiany był założyciel McDonald's, Ray Kroc, który opowiadał się za smażeniem frytek na tłuszczu wołowym. Ray został zainspirowany przez Sam's, popularną budkę z hotdogami w Chicago, która przygotowywała frytki w tłuszczu zwierzęcym. Jednak zmiana w przygotowywaniu frytek McDonald's nastąpiła w 1990 roku, kiedy zastąpiono tłuszcz wołowy olejem roślinnym. Zmiana ta była spowodowana wysiłkami Phila Sokolowa, człowieka, który doznał ataku serca w 1966 i od tego czasu prowadził kampanię przeciwko cholesterolowi i tłuszczowi w fast foodach. Numer 17. Toblerone. Kultowa, trójkątna szwajcarska czekolada przeszła zmianę, która podzieliła konsumentów. Mondelez International, producent czekolady, postanowił zmienić kształt dwóch wersji batonów Toblerone w Wielkiej Brytanii, zwiększając odstępy między czekoladowymi szczytami i zmniejszając wagę o 10%. Zmiana ta była spowodowana rosnącymi kosztami składników. Mondelez wymienił znaczny spadek kursu euro w stosunku do franka szwajcarskiego w styczniu 2015 roku jako czynnik, który doprowadził do wzrostu kosztów produkcji w Szwajcarii. Ponadto ceny kakao stale rosły w ciągu ostatnich 3 lat. W obliczu tego dylematu
firma musiała wybrać między dostosowaniem wyglądu batonów a podniesieniem ceny. Decyzja o zmianie odstępów między charakterystycznymi kawałkami Toblerone wywołała mieszane reakcje konsumentów. Niektórzy porównali nowy kształt do stojaka rowerowego, podczas gdy inni postrzegają go jako konieczny kompromis, aby utrzymać produkt w przystępnej cenie. Numer 16. Czy wiesz, że butelki Coca-Coli są znacznie smuklejsze niż kiedyś? A to nie wszystko. W 2014 roku Coca-Cola dokonała znaczącej zmiany w swoim asortymencie produktów, zaprzestając produkcji dwulitrowych butelek w ramach tego, co firma uznała za najbardziej rozległą zmianę asortymentu produktów od 3 dekad. Tradycyjny, prosty, dwulitrowy rozmiar został zastąpiony wyprofilowaną butelką o pojemności 1,75 litra. Oprócz butelki o pojemności 1,75 litra, Coca-Cola wprowadziła również butelkę pojemności 1 litra oraz wielopak 4 butelek o pojemności 1,5 litra o wyprofilowanym kształcie. Istniejący rozmiar 1,25 litra również przyjął nowy, konturowy wygląd. Nie był to jednak pierwszy odważny ruch Coca-Coli. W kwietniu 1985 firma podjęła monumentalną decyzję o zmianie formuły swojego flagowego napoju gazowanego i wprowadziła coś, co stało się znane jako Nowa Cola. Była to pierwsza zmiana formuły od 99 lat. Decyzja ta została oparta na testach smakowych z udziałem prawie 200 tysięcy ludzi, którzy wyrazili preferencję dla przeformułowanej wersji. Testy te nie uchwyciły jednak emocjonalnego przywiązania konsumentów do oryginalnej Coca-Coli. Konsumenci zalali biura Coca-Coli i linie telefoniczne telefonami wyrażającymi ich niezadowolenie. Do czerwca 1985 roku firma otrzymywała 1500 telefonów dziennie, co stanowiło znaczny wzrost w porównaniu z 400 telefonami dziennie przed zmianą smaku. Numer 15. Badanie przeprowadzone przez University of Alberta ujawniło, że kurczaki przeszły niezwykłą transformację wielkości od lat 50. ubiegłego wieku. W ciągu 60 lat kurczaki stały się znacznie większe, a dzisiejsze kurczaki są 4-krotnie większe od swoich dawnych odpowiedników. W badaniu porównano 3 różne rodzaje kurczaków. Rasę, która pozostała niezmieniona od 1957, inną rasę, która pozostała taka sama od 1978 oraz nowoczesną komercyjną odmianę znaną jako kurczak mięsny Ross 308. Wszystkie 3 grupy otrzymały identyczną dietę. Wyniki były zdumiewające. Po 56 dniach rasa z 57 ważyła średnio 905 gramów, podczas gdy rasa z 78 ważyła średnio 1800 gramów. Jednak nowoczesna rasa komercyjna z 2005 osiągnęła zdumiewającą wagę 4200 gramów, ponad 4-krotnie większą niż rasa z 57 i nawet 2-krotnie większą niż rasa z 78. Wbrew powszechnemu przekonaniu, wzrost rozmiaru nie jest spowodowany użyciem sterydów, hormonów lub sztucznych stymulatorów wzrostu. Przypisuje się go raczej zdolności hodowców do selektywnej hodowli największych ptaków, które rozmnażają się znacznie szybciej w porównaniu do innych zwierząt. Podczas gdy krowa ma zwykle 1 ciele rocznie, kurczaki mogą wyprodukować około 120 piskląt rocznie i rozpocząć rozmnażanie już w wieku 25 tygodni. Ten przyspieszony cykl reprodukcyjny prowadzi do powstawania pokoleń większych kurczaków. Numer 14. Entuzjaści bajgli mogą poczuć się rozczarowani, gdy zdadzą sobie sprawę, że otwór w ich ukochanym chlebie w kształcie pierścienia stał się większy. Wygląda na to, że producenci, dążąc do obniżenia kosztów, zmniejszyli ilość chleba w każdym bajglu, co skutkuje większym centralnym otworem. Przykładem tego jest The New York Bakery, która zmniejszyła wagę swoich bajgli z 90 gramów do 85, bez dostosowywania ceny. Podczas gdy średnica bajgla pozostaje taka sama, klienci są sfrustrowani większą dziurą w środku, co ułatwia wypadanie ich ulubionego nadzienia. Zmniejszona ilość chleba nie tylko wpływa na ogólną satysfakcję z delektowania się bajglem, ale także stanowi wyzwanie w przechowywaniu dodatków. Być może jedyną pozytywną stroną tego dylematu jest to, że pozwala on zaoszczędzić trochę kalorii. Dzięki mniejszym bajglom możesz nadal kupować taką samą liczbę opakowań, ale spożywasz nieco mniejszą porcję. Numer 13.
W Stanach Zjednoczonych rywalizacja o tytuł najlepszej sieci pizzerii jest zacięta. Papa John's, Little Caesars i Domino's mają oddanych fanów z charakterystycznymi czerwonymi i niebieskimi logo. Jednak pizza Domino, którą delektowałeś się w zeszły piątek wieczorem, nie jest taka sama jak ta, którą dostarczyliby 13 lat temu. W 2008 roku popularna sieć wykonała odważny ruch i ponownie przemyślała swoją oryginalną recepturę. Już w 1985 Domino's stała się najszybciej rozwijającą się firmą produkującą pizzę w Stanach Zjednoczonych. Dziś może pochwalić się imponującą liczbą 5371 lokali w całym kraju i dodatkowymi 8440 lokacjami w 85 innych krajach. W 2017 kierownictwo Domino's Farms przyznało się do niepokojącej prawdy. Ich jedzenie po prostu nie było wystarczająco dobre. Docierały do nas skargi klientów, takie jak ciasto smakuje jak tektura, sos smakuje jak ketchup i to imitacja pizzy. Nawet w ślepych testach smakowych, w których uczestnicy nie wiedzieli, że pizza pochodzi od Domino's, otrzymała niższe oceny. Było jasne, że konieczna jest poważna zmiana smaku i wizerunku marki. W przeciwieństwie do wielu firm, Domino's słuchało swoich klientów i podjęło działania. Otwarcie przyznali, że ich podstawowy produkt był kiepski i wymagał pilnej poprawy. Zobowiązując się do zmian, Domino's wyruszyło w podróż, aby całkowicie odświeżyć swoje pizze. I jaka jest Twoja ulubiona pizza? Daj mi znać w komentarzach. Numer 12. Czy kiedykolwiek mieliście wrażenie, że opakowanie Doritos Bigger Bag More to Share zawiera w rzeczywistości taką samą ilość chipsów jak zwykłe opakowanie? Cóż, to nie Twoja wyobraźnia. Okazuje się, że torebka Doritos zawiera teraz mniej chipsów niż wcześniej. Okazuje się, że paczka Doritos zawiera teraz mniej chipsów niż wcześniej. Według rzecznika Frito-Lay, firmy macierzystej Doritos, torebka waży teraz o 14 gramów mniej niż wcześniej. Może to nie wydawać się znaczącą różnicą, ale w rzeczywistości oznacza to, że w torebce znajduje się około 5 chipsów mniej, co oczywiście pozwala zaoszczędzić pieniądze. Zmniejszeniu liczby chipsów towarzyszy wzrost ilości powietrza. Wydaje się, że slogan "większe opakowanie, więcej do podziału" może być nieco mylący, ponieważ dodatkowa przestrzeń w paczce nie jest wypełniona większą ilością chipsów. Ta zmiana rozmiaru pakowania rodzi pytania o postrzeganie przez konsumentów i stosunek jakości do ceny. Jako klienci oczekujemy, że otrzymamy to, za co płacimy, a zmniejszenie liczby chipsów może pozostawić poczucie rozczarowania. Numer 11. W 2023 roku Subway, popularne miejsce z kanapkami, został poddany kontroli, gdy dwóch mieszkańców Kalifornii złożyło pozew, twierdząc, że ich sałatka z tuńczykiem w rzeczywistości nie zawierała prawdziwego tuńczyka. W skardze prawnej stwierdzono, że pozycje menu Subway, w tym sałatka z tuńczykiem, nie zawierały tuńczyka zgodnie z reklamą. Strona internetowa Subway wspomina, że ich sałatka z tuńczykiem jest wytwarzana z płatków tuńczyka w solance, majonezu i dodatku chroniącego smak. Pozew ten nie jest pierwszym sporem prawnym budzącym wątpliwości co do produktów Subway. We wrześniu Sąd Najwyższy Irlandii orzekł, że chleb Subway nie może być legalnie klasyfikowany jako chleb w tym kraju ze względu na wysoką zawartość cukru. Podobnie w 2017 sąd apelacyjny odrzucił ugodę w pozwie zbiorowym dotyczącym tego, że footlong subs Subwaya są krótsze niż reklamowane. Subway ma historię kontrowersji związanych z jego składnikami. Jednym z godnych uwagi incydentów była kontrowersja dotycząca chemikaliów z maty do jogi w 2014 roku. Blogerka i aktywistka Vani Hari, znana jako Food Babe, rozpoczęła petycję wzywającą Subway do usunięcia azodikarbonamidu, substancji występującej w matach do jogi, ze swojego chleba. Po publicznym oburzeniu Subway zgodził się stopniowo wycofywać ten składnik. Podczas gdy amerykańska FDA zatwierdza ograniczone stosowanie azodikarbonamidu w żywności, niektóre organizacje łączą go z astmą i rakiem. Numer 10. Nutella, ukochany krem czekoladowo-orzechowy, miała swoje skromne początki w powojennych Włoszech podczas niedoboru kakao, który wymagał od cukierników znalezienia innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich był Pietro Ferrero, szef kuchni, który wykorzystał mieszankę orzechów laskowych, cukru i odrobiny kakao. W 2017 Nutella wywołała spore poruszenie wśród swoich wiernych fanów, gdy ogłosiła zmianę receptury.
Marka wyjaśniła, że dopracowuje recepturę, ujawniając, że dodanie większej ilości odtłuszczonego mleka zwiększyła zawartość cukru w smarowidle. Wiadomość ta wywołała falę oburzenia w internecie, a lojalni klienci wyrazili swoją miłość do oryginalnej receptury. Ludzie zwrócili uwagę na zmianę receptury i zauważyli, że spowodowało to jaśniejszy kolor kremu. Zgodnie z listą składników na opakowaniu Nutelli, zawartość odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła z 7,5% do 8,7%. Pojawiły się spekulacje, że zmiana ta mogła nastąpić kosztem kakao, o czym świadczy jaśniejszy kolor nowej Nutelli. Numer 9. W 1964 roku płatki śniadaniowe Lucky Charms zadebiutowały z mieszanką kawałków owsa w kształcie dzwonków, ryb, strzałek, koniczynek i iksów, którym towarzyszyły pianki w postaci zielonych koniczynek, różowych serc, pomarańczowych gwiazd i złotych księżyców. Twórca John Holahan początkowo eksperymentował z kawałkami płatków Cheerios i posiekanymi cukierkami Circus Peanuts, aby stworzyć oryginalny prototyp. Tego samego roku w Dzień Świętego Patryka Lucky the Leprechaun zadebiutował i pojawił się w reklamach drukowanych, komiksach i animowanych reklamach telewizyjnych. W 1967 zostały unowocześnione poprzez dodanie odrobiny słodyczy w postaci cukrowej powłoki na kawałkach płatków śniadaniowych. W ciągu prawie 60 lat Lucky Charms wprowadziły ponad 40 nowych kształtów pianek, stając się esencją figlarności płatków śniadaniowych. Co zaskakujące, jedynym oryginalnym kształtem pianki, który pozostał, jest różowe serce. W 1975 pojawił się pierwszy nowy kształt pianki – niebieski diament. Przez krótki czas czarodziej Waldo zajął nawet miejsce krasnala. Po niebieskim diamencie w 1983 wprowadzono fioletową podkowę, dodając jeszcze więcej kolorów do płatków śniadaniowych. W 1989 czerwony balon dołączył do gamy kształtów pianek, aby uczcić 25-lecie Lucky Charms. Numer 8. Stworzenie Twinkies można przypisać Jamesowi Dewarowi, kierownikowi Continental Bakery w Chicago, który szukał alternatywnego zastosowania dla form do ciastek swojej firmy. Postanowił wypełnić te małe, podłużne ciasteczka nadzieniem z kremu bananowego i nazwał je na cześć butów Twinkle Toe, które widział na billboardzie w St. Louis. W ostatnich latach, gdy poprzedni właściciele Twinkies przestawili się na pracowników niezrzeszonych w związkach zawodowych, osiągnęli niższe koszty operacyjne. Dodatkowo same Twinkies stały się nieco mniejsze. Opakowanie zawiera obecnie informację, że dwa Twinkies mają 270 kilokalorii i ważą 77 gramów, podczas gdy jeden Twinkies ma 135 kilokalorii i waży 38,5 grama. Dla porównania, przed bankructwem poprzedniej firmy Twinkies miały 150 kilokalorii i ważyły 42,5 grama. Przed ogłoszeniem bankructwa Hostess Brands wprowadziła inne zmiany, w tym wydłużyła okres przydatności do spożycia do 45 dni zamiast 26. Numer 7. Decyzja Gatorade o zachowaniu tego samego rozmiaru butelki, ale wprowadzeniu większego wycięcia, wywołała różne teorie na temat jego celu. Jedna z teorii sugeruje, że wycięcie ułatwia układanie butelek w stosy. Inni twierdzą jednak, że głównym celem jest zmniejszenie ilości plastiku w butelce, co prowadzi do debaty na temat prawdziwych intencji stojących za tą zmianą projektu. Większe wycięcie pełni kluczową funkcję. Pozwala na uwolnienie próżni wytworzonej wewnątrz butelki podczas napełniania gorącym płynem. Uwalniając próżnię, butelka wymaga mniej plastiku dla stabilności strukturalnej, co skutkuje znacznym zmniejszeniem zużycia plastiku. Redukcja ta jest zgodna z celem minimalizacji wpływu na środowisko i promowania zrównoważonego rozwoju, co jest pozytywnym zjawiskiem. Należy zauważyć, że pomimo zmiany projektu, objętość butelki pozostaje niezmieniona. Wycięcia w dolnej części butelek nie tylko zwiększają wytrzymałość podstawy, ale także pozwalają butelce stać pionowo. Numer 6. Starożytni Egipcjanie byli pierwszymi, którzy delektowali się smakołykiem, który dziś nazywamy piankami, już 2000 lat przed naszą erą. Ta lepka słodycz miała wielkie znaczenie i była zarezerwowana wyłącznie dla bogów i rodziny królewskiej. Pianki były wytwarzane z rośliny, która rozwijała się na terenach podmokłych. Egipcjanie pozyskiwali sok z prawoślazu i mieszali go z orzechami i miodem, uzyskując pyszną miksturę. Chociaż wygląd tego wczesnego cukierka pozostaje nieznany, jego urokowi nie można było się oprzeć.
Na początku i w połowie XIX wieku pianki pojawiły się we Francji. Właściciele małych sklepów ze słodyczami ubijali sok z korzeni prawoślazu do foremek na cukierki. Jednak ten pracochłonny proces zajmował dużo czasu i nie był w stanie zaspokoić popytu. Poszukując bardziej wydajnej metody, producenci słodyczy pod koniec XIX wieku odkryli system muldy skrobiowej. Dzięki tej technice mogli tworzyć formy pianek przy użyciu zmodyfikowanej skrobi kukurydzianej. Jednocześnie korzeń prawoślazu został zastąpiony żelatyną, co zaowocowało stabilną formą pianek, którą znamy dzisiaj. Stany Zjednoczone wprowadziły i spopularyzowały pianki na początku XX wieku dzięki opracowaniu nowego procesu produkcyjnego. Jednak dopiero w 1948 roku Alex Domack zrewolucjonizował proces produkcji pianek. Alex opracował i opatentował proces wytłaczania, w którym składniki pianek były przepuszczane przez rury. Mieszanka była następnie cięta na równe kawałki i pakowana, co usprawniło produkcję. Numer 5. Wiemy już, że producenci często stosują ukrytą strategię znaną jako shrinkflation. Ma to na celu oszukanie konsumentów, aby myśleli, że otrzymują lepszą ofertę niż w rzeczywistości. Praktyka ta obejmuje różne taktyki, w tym przeprojektowywanie opakowania, subtelne zmiany wielkości porcji i wprowadzające w błąd oświadczenia marketingowe. Przykładem shrinkflation może być opakowanie gumy do rzucia Excel, w którym kawałek gumy został zastąpiony tekturową pustą przestrzenią zwaną uchwytem na kciuk. Podczas gdy rozmiar opakowania pozostaje taki sam, ilość produktu została zmniejszona. Usuwając tylko 10% gumy, producenci oszczędzają niewielką ilość pieniędzy dzięki tej drobnej korekcie. Całkowite usunięcie całego rzędu gum wymagałoby generalnego przeprojektowania całego procesu produkcyjnego. Koszty związane z tymi rozległymi zmianami mogą z łatwością zniwelować oszczędności uzyskane dzięki usunięciu 20% gumy. Numer 4. W grudniu 2015 roku Kraft zastąpił starsze składniki w swoim słynnym mac and cheese nowszymi, mniej sztucznymi alternatywami, mając na celu zaoferowanie zdrowszego produktu. Firma usunęła sztuczne konserwanty i barwniki, co w dużej mierze pozostało niezauważone przez konsumentów. Aby zachować charakterystyczny żółto-pomarańczowy kolor, Kraft zastąpił sztuczne barwniki spożywcze, w tym Yellow 5 i Yellow 6, naturalnymi przyprawami, takimi jak papryka, annatto i kurkuma. Zmieniona receptura wyeliminowała również sztuczne konserwanty, choć nadal zawiera naturalne. Nowa receptura nadal zawiera również znaczną ilość sodu, odpowiadającą 72% zalecanego dziennego spożycia soli. Kraft stwierdził, że decyzja o zmianie receptury wynikała z opinii rodziców, którzy chcieli lepszego odżywiania i prostszych składników dla swoich rodzin. Firma pierwotnie ogłosiła planowaną zmianę w kwietniu 2015 roku. Ponadto firma podjęła wysiłki w celu włączenia większej ilości pełnych ziaren do swojego makaronu bez uszczerbku dla ukochanego smaku. Kraft już wcześniej usunął sztuczne barwniki ze swoich makaronów w kształcie postaci, w tym popularnych opcji takich jak SpongeBob, Gwiezdne Wojny i Wojownicze Żółwie Ninja. Numer 3. Próbując zaoferować konsumentom zdrowsze opcje, Cadbury ogłosiło, że do końca 2021 roku wszystkie batony czekoladowe sprzedawane w wielopakach zostaną zmniejszone, aby zmniejszyć ich zawartość kalorii. Posunięcie to dotyczy popularnych smakołyków takich jak batony Crunchy, Twirl i Wispa, z których każdy będzie teraz zawierał nie więcej niż 200 kilokalorii, gdy będzie sprzedawany w czteropaku. Pomimo zmiany rozmiaru, cena pozostaje taka sama, a zmiany nie będą miały wpływu na pojedyncze batony. Oprócz zmiany w wielopakach, wprowadzono również zmiany w batonach budżetowych, takich jak Curly Wurly i Champ. Batony te zostały zmniejszone, aby każdy z nich zawierał mniej niż 100 kilokalorii. Strategia ta jest zgodna z wysiłkami firmy, aby sprostać wymaganiom konsumentów dbających o zdrowie i oferować opcje o niższej kaloryczności. Ogłoszenie to wywołało wiele krytyki w mediach społecznościowych, a konsumenci wyrażali swoje niezadowolenie z tego, co stało się znane jako shrinkflation. Wielu z nich wyraziło sceptycyzm co do prozdrowotnych pobudek firmy i zasugerowało, że zmiany były podyktowane głównie marżą zysku. Niezadowoleni konsumenci wyrazili swoje żale na Twitterze, a niektórzy nawet żartobliwie sugerowali, że Cadbury powinien zmienić nazwę swojego batona Double Decker na Minibus ze względu na jego zmniejszony rozmiar. Numer 2. Jako trzecia co do wielkości marka napojów gazowanych w Wielkiej Brytanii, Fanta zajmuje znaczącą pozycję na rynku.
Niedawno Fanta wykonała odważny ruch, wprowadzając znaczące zmiany w swojej recepturze. Zawartość cukru w napoju została zmniejszona o 33%, a sztuczne słodziki odgrywają bardziej znaczącą rolę w utrzymaniu pożądanego poziomu słodyczy. To pierwszy raz od ponad dekady, kiedy Fanta zmieniła swój smak od 2006 roku. Nieoczekiwaną konsekwencją tego dostosowania jest zauważalna zmiana smaku Fanty. Niższa zawartość cukru spowodowała niezadowolenie niektórych konsumentów, którzy skarżyli się na nieprzyjemny, paskudny smak sztucznego słodzika. Nie wszyscy postrzegają tę korektę receptury jako pożądaną zmianę. Oprócz zmiany receptury, Fanta wprowadziła również nowy kształt butelki i logo, co wzbudziło dalsze obawy. Zaktualizowana receptura Fanty zawiera teraz mniej cukru, a nowo zaprojektowana butelka ma charakterystyczny kształt, który sprawia wrażenie ręcznego wykonania. Numer 1. W poniedziałek 12 stycznia 2015 roku jajka Cadbury z Cream Eggs przeszły znaczącą transformację, która zniechęciła entuzjastów czekolady. Ukochana skorupka jajka, niegdyś wykonana z pysznej czekolady Cadbury Dairy Milk, została zastąpiona nową mieszanką o nazwie standardowa czekolada kakaowa. Rzecznik Cadbury wyjaśnił, że choć nowa czekolada jest podobna, nie jest dokładnie taka sama jak Dairy Milk. Decyzja ta została podjęta po przejęciu Cadbury przez amerykańską firmę Kraft w 2010 roku i jest obecnie własnością Mondelez. Oprócz tej zmiany receptury, klienci zauważyli zniechęcający trend. 150-gramowe batony mleczne Cadbury stopniowo stawały się mniejsze, zmniejszone około 10%. Pomimo zmniejszenia rozmiaru, cena pozostała taka sama. Firma przypisała zmniejszenie rozmiaru rosnącym kosztom produkcji czekolady. Którą z tych zmian zauważylibyście wcześniej, a która zaskoczyła Cię najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.